nie był to jakiś duży stres, choć wiadomo, gdzieś tam przed tym pierwszym wyjazdem lekki stres był, ale z czasem im dalej mecz, to było coraz lepiej. Ja się czuję dobrze, Mateusz troszkę gorzej. No i czuję się dobrze. No, myślę, że to nie chodziło o dopasowanie, tylko bardziej o mnie, ale tak, dostałem wskazówki i trochę się rozluźniłem po tym upadku i na pewno było lepiej. To może po meczu zawsze jest fajnie, jeszcze jak dobry występ i mogłem powalczyć, zrobić jakieś punkty dla drużyny, więc na pewno jestem zadowolony i czuję się dobrze.